witajcie ponownie na moim kanale Robię Sobie. Ja jestem Iza i zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego filmu z serii Moje Tanioszki. Postanowiłam, że taką serię wprowadzę, gdyż mój pierwszy filmik, który wrzuciłam krótki czas temu na temat moich zakupów w second handach włóczkowych i około włóczkowych, właściwie dziewiarskich zakupów. Filmik ten cieszył się niesamowitym Waszym zainteresowaniem. Oglądalność była po prostu rekordowa. I z tego wniosek, że chcecie oglądać takie filmy, a jeżeli chcecie, no to ja je dla Was będę nakręcać. A że zdarzyło się tak, iż byłam w takim sklepie ponownie i trafiłam na kolejne skarby, to po prostu Wam je pokażę. Także do roboty. Na pierwszy ogień idą druty, dwie pary Adi i jedna para prymów. Akurat ósemki, dziewiątki, dziesiątki, te, które lubię i używam najczęściej. Także takie trzy pary. No i włóczki. Włóczki właściwie, tutaj cztery rodzaje włóczek tym razem. Dwa motki włóczki Andes z Dropsa. W kolorze 0619. Ja nawet nie wiem, czy jeszcze jest ten kolor, bo szczerze powiedziawszy, tej włóczki jeszcze nie kupowałam tak regularnie. Oj, zaraz mi się mój koszyczek wywróci. Także pokazuję Wam ją tutaj, a za chwilę chyba będzie powstawała z niej czapka, więc pewnie się Wam pochwalę za jakiś moment. Także mam tej włóczki dwa motki 100-gramowe, więc może i wyjdą dwie czapki. Tak, 100 gram mają te. Tak, 100-gramowe. Także dwa takie motki. Jeden motek od Sadness Garn Myk i to jest coś takiego jak Drops R. W takim, można powiedzieć, melanżu beżowym. Różne tutaj są odcienie beży. Jeżeli chodzi o skład tej włóczki, to jest Baby Alpaka 48%, Merino 30% i 22% poliamidu. Jest to 50 gram, 110 metrów. Włóczka Myk. Nie wiem, czy jej nie połączę, bo tutaj mamy ile metrów? 96, także w sumie to można by je było połączyć i na większych drutach przerobić. No zobaczymy. Ja lubię grubasy, więc pewnie coś tam wykombinuję. Tutaj włóczki, których już nie używam tak często, bo są to włóczki z włókien roślinnych. Tutaj jest bawełna z lnem od Dropsa. 53% bawełny, 47% lnu. Jeden motek jest taki napoczęty i dwa z tego, co wydaje mi się, pełne, ale nawet jeżeli nie, to spróbowałam je zerwać i są tak mocne, że nawet na krosno się chyba nadają na osnowę, więc może jakoś poduszka. Zafarbujemy i zobaczymy. Tutaj mam pole do popisu, także takie mam trzy. No i ostatnia włóczka Viking Garn Bambino. Jest to bambus. 50% bambusa i 50% bawełny. Także taka mieszanka. Tutaj była rozpoczęta robótka. Że ktoś sobie chyba jakąś próbę robił. No ale jak widać się nie zdecydował. Także mam
praktycznie 5 motków tego. Trudno mi powiedzieć, co z tego. Aha, moje pieski. Już, już, cichutko, cichutko. Moje pieski też chciały wziąć udział chyba w nagrywaniu tego filmu. Tutaj tak naprawdę nie wiem, może też zafarbuję, skoro to jest taka mieszanka naturalna, więc może w kropeczki i użyjemy do jakiejś takiej wiosenno-letniej chusty. No zobaczymy. Coś na pewno z niej wykombinuję. Może dajcie znać, co byście zrobili z takiej mieszanki. Ja tu mogę zaszaleć farbami, także jeżeli macie jakieś pomysły. Belcia, proszę cię. Także jeżeli macie jakieś pomysły. Bella. Dzisiaj mi chyba nie dają tego nagrać do końca. Uspokój się. Już dobrze. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, co bym mogła zrobić z takich 5 motków 50-gramowych, tutaj mamy 176 metrów w 50 gramach, możecie mi doradzić, co by można. To może sobie podziubię na przykład może na szydełku. No, tyle jej mam. Także to są moje zakupy, tak zwane z drugiej ręki. Mojej kabela. Przecież to jest koszyczek. Ona chyba, to stukanie chyba je denerwuje. Dobra, to ja już to odkładam. I pochwalę się jeszcze jednym właściwie prezentem. Troszkę mi tu kłaczków się nasypało. Prezentem od mojej siostry, która odwiedziła mnie z okazji Święta Wszystkich Świętych. Przyjechała do mnie z Gdyni, a że w Trójmieście jest IKEA, to poprosiłam ją i taki prezent mi zrobiła. Kupiła mi właśnie takie etui, to chyba w IKEA nazywane jest piórnikiem. Odcięłam już tą kilometrową metkę, która tutaj była. I powkładałam wszystkie takie moje druty, które gdzieś tam w różnych miejscach przechowywałam. Także teraz mam to wszystko uporządkowane. Tak samo szydełka. Na razie są tutaj wszystkie i sobie je przechowuję w ten sposób. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bo biorę jedno etui i wszystko, co potrzebuję, w nim jest. Ja zestawów drutów nie posiadam. Posiadam jeszcze druty na stałych żyłkach. Nie widzę sensu w zakupach tych zestawów, gdyż ja bardzo mało robię na cienkich drutach. Mam takie druty na stałych żyłkach, a właściwie używam głównie tych od siódemek w górę, także nie są mi potrzebne te pełne zestawy. Jeszcze mam dla Was jedną informację. Być może będzie ona dla Was ciekawa. Dosłownie brakuje jeszcze kilku osób, kilku subskrypcji na moim kanale, aby osiągnął on pułap 1000 subskrybentów. I tutaj w tym momencie chcę Wam bardzo podziękować za każdą subskrypcję, każdy komentarz, każdą łapkę w górę, każdą uwagę, bo je również sobie biorę do serca. Także te odnośnie dźwięku. Staram się to poprawiać i dopasowywać, aby to wszystko wyglądało jak najlepiej. Także dzięki Wam nabieram też doświadczenia, bo no niestety jestem amatorką w tej kwestii. I tutaj w ramach wdzięczności chciałabym ogłosić konkurs. W ramach wdzięczności za to, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie. Także chciałam ogłosić konkurs, ale jeszcze nie dzisiaj. Na razie chcę tylko o tym wspomnieć, że w momencie, kiedy już ten 1000 pyknie, będę chciała ogłosić konkurs, w którym nagrodą będzie motek włóczki, ale
Taki, postaram się, żeby nie był byle jaki. Będzie to motek prawdopodobnie ręcznie uprzędziony przeze mnie. Być może, bo już niebawem planuję odcinek z kołowrotkiem, więc być może zacznę prząść z Wami. Także będziecie mogli sobie popatrzeć chociaż przez chwilę na proces powstawania tej włóczki. Będzie to włóczka, tak jak mówiłam, ręcznie przędziona i do tego dostaniecie takie ładne pudełeczko, w którym znajdować się będą markery, które też dla Was zrobię. Mam nadzieję, że nagroda będzie Wam się podobać. Oczywiście pokażę ją najpierw. Pokażę ją, aby narobić Wam troszkę smaczku. Jeżeli Wam się spodoba, no to zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Oczywiście wszystkie zasady, informacje na ten temat będą podane w osobnym filmie. Tutaj tylko takie małe napomknięcie. Także na dzisiaj to już tyle. Także ja już dziękuję Wam za uwagę i zapraszam niebawem do wspólnego przędzenia, bo zamierzam mówić do Was sprzed kołowrotka. No, to będzie już następnym razem. A tymczasem do zobaczenia.